Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Parę osób pytało mnie o Flywoo Explorer. Tutaj mamy już oczywiście O3, więc to jest naprawdę na wysokim poziomie dron, który nie tylko ma bardzo dobry zasięg, ale też fantastyczną wizję. Poniżej 250 gramów jesteśmy w stanie osiągnąć z pakietami 450 mAh i lata. Ja go testowałem mniej więcej na 750 metrów, dalej nie latałem, ale miałem pełen zasięg. Dzisiaj zrobimy sobie taki krótki przegląd, pokażę Wam jak wygląda unboxing i jak wygląda konfiguracja tego drona, a także pierwsze loty. Natomiast to co jest najważniejsze, wiele osób pytało mnie o to, w jaki sposób ściągałem tego drona, bo to jest nowy produkt w tym wariancie. Oczywiście sama konstrukcja ma już co najmniej 2 lata. W każdym razie ja kupowałem bezpośrednio na stronie Flywoo i wybrałem jako opcję jedynie dodatkowe ramiona, żeby mieć na zapas. Resztę, jeżeli chodzi o wydruki, czy śmigła, czy silniki, kartę pamięci, nie. Akumulatory, które można wybrać, to jest 750, 900 lub też litowo-jonowe, bardzo fajne akumulatory, te 18650. One są oczywiście droższe, ale wystarczają na jakieś 20 minut lotu. Natomiast ja skupiłem się na tym wariancie i niestety wybrałem też dodatkową dostawę, szybszą dostawę przez DHL. Kosztowało mnie to $35, ale wcale nie była taka szybka, bo sama korespondencja z Flywoo, jeżeli chodzi o wariant silnika, trwała mniej więcej 4 dni, więc już byłem w plecy mniej więcej 4 dni, plus do tego jeszcze cała litania potrzeb ze strony DHL-u przy odprawie celnej kosztowała mnie następny tydzień i dodatkowo zapłaciłem 140 zł, więc jestem, jeżeli chodzi o koszty dodatkowe, $35 plus 140 zł. Można zamówić z wysyłką tradycyjną, czyli przez pocztę chińską, ale wtedy musimy czekać miesiąc. Ja tego drona otrzymałem mniej więcej po 10 dniach może od zamówienia. Fantastyczny dron i naprawdę warto, w tym materiale powiem Wam dlaczego, ale podstawowa sprawa, o której chciałbym tutaj powiedzieć, to jest to, że zależało mi, żeby mieć drona cichego. Tutaj widać jest masa 238 gramów z tym pakietem 750 mAh. I to jest bardzo dobra oferta. Dwie sztuki za $35, które mają na stronie. Warto sobie też zamówić, tylko wtedy przesyłka ekspresowa odpada, a mnie zależało na takiej przesyłce. W każdym razie, wracając do tematu, dlaczego chciałem zamówić takiego drona? Bo chciałem latać spokojnym cruisingiem bliżej ludzi, mieć cichutki model o świetnym zasięgu, bardzo dobrej wizji i też którym nie muszę latać bardzo akrobacyjnie, ale którego mogę zastosować zdecydowanie bliżej ludzi, na przykład przy nagrywaniu imprez albo lotach na przykład w rynku czy w podobnych okolicznościach. Niekoniecznie jest to 5-calówka, która wydaje już dosyć dramatyczne dźwięki przy dive'ach i punchach i przy akrobacjach, ale to mamy zupełnie inną formę lotów. Tutaj mamy loty łagodne i takie spokojne i właśnie bliżej ludzi. O to mi głównie chodziło. 4-calowa platforma, bardzo fajna, jest dużo lżejsza i ta konstrukcja i cichy przede wszystkim w stosunku do 5-calowych czy do cinełupów, a możemy osiągnąć lot, który charakterystyką przypomina coś pomiędzy 5-calówką a cinełupem i zdecydowanie jest ciszej. Zapraszam Was do tego materiału, pokażę Wam jak ten zestaw wygląda. Pokażę Wam, jak skonfigurowałem radio, a także omówię te pierwsze loty. Let's go! I tutaj mamy Explorera, ale w wersji HD z DJI O3 Air Unit. Bardzo fajny model, leciutki, poniżej 250 gramów. Zobaczmy, co jest w środku. Mamy tutaj akcesoria. Tutaj jest sam dron z modułem O3. On jest też wyposażony w GPS i cała idea tego drona polega na tym, że on nie potrzebuje dodatkowej kamery, takiej jak na przykład GoPro. Wiadomo, jest to bardzo mały model, on nie dźwignie nam takiej kamery w życiu, więc jedyne co moglibyśmy zrobić, to zaopatrzyć go w rozebraną kamerę. Ale nie ma takiej potrzeby, dlatego że mamy tutaj jednostkę już O3 Air Unit od DJI. W komplecie mam jeszcze zapasowe ramiona, ja sobie je zamówiłem dodatkowo. Mamy też ekstra pasek jako gift. Flywoo produkuje też heksakoptery. Mam tutaj dwa komplety śmigieł 40-24 i też klamry spinające ramiona po to, żeby dodać im stabilności.
Tu mamy jeszcze dodatkowe słupki i śruby spinające, zestaw akcesoriów. Ten dron jest zamówiony w wersji P&P DJI, czyli nie ma tutaj odbiornika typu na przykład TBS czy Express LRS. Dlatego spróbujemy go sparować z radiem DJI. Zobaczymy, jak to wygląda. Ale popatrzcie, jak na tle radia wygląda sam dron, jaki on jest malutki. To, co w nim jest przedziwne, to jest właśnie ten wystający kabel do odbiornika z różnymi wariantami. Ja zamawiałem wersję PNP, ale gdybym zmienił zdanie na przykład i chciał zastosować odbiornik Nano RX z Crossfire, jest to też jak najbardziej możliwe. Natomiast fantastyczne jest to, że już mamy tutaj DJI O3 Air Unit. Antena jest trochę skrzywiona w transporcie, trzeba ją wyprostować, ale jest dobrze chroniona, jest przedłużona, tak żeby ten dron miał jak najlepszy zasięg. 175 i akumulator do tego. 252. Można trochę popracować, odjąć kabla i będzie 249. Delikatne szlify i można 249 osiągnąć. Jeżeli chodzi o te boczne klamry jeszcze, które tutaj możemy zapiąć, one też nam zrobią pewnie ze 2-3 gramy. 257 gramów w tym zestawieniu, ale pamiętajcie, że możemy rozegrać to trochę lepiej i pewne elementy albo skrócić, na przykład kable, tak jak tutaj jest pokazane, albo część elementów TPU przyciąć, bo one są po prostu za duże. W każdym razie tym modelem jesteśmy w stanie latać już poniżej 250 gramów. Jeżeli chodzi o silniki, on ma 1404 i to są 2750 kV. Bardzo fajne silniki, takie właśnie na bardziej pod long range. One nie są takie szerokie jak beta, zaraz sobie porównamy z Shockerem. W Shockerze zastosowałem trochę inne silniki, a mianowicie silniczki 2004, 3000 kV. Ten dron jest dość mocno upakowany, jeżeli chodzi o rozmieszczenie poszczególnych podzespołów, ale cudem to wszystko się mieści. Ja postanowiłem jednak wylutować ten kabel, który był dostarczony do odbiornika. Nie jest mi potrzebny, on jest za długi, też może powodować niepotrzebne zwarcie i stwierdziłem, że jednak najlepiej będzie, jak go wylutuję. Będzie miejsce może na jakieś inne podzespoły. Być może w sezonie letnim zamontuję rozebrane GoPro, żeby robić ujęcia z imprez. Ale póki co ta konfiguracja mi wystarcza. Podłączamy DJI O3 Air Unit poprzez port USB-C i kabel USB-C do komputera. Instalujemy DJI Assistant program Consumer Drone Series, to jest też ważne. I w tym momencie potrzebujemy aktywować DJI Air Unit. Tutaj też oprogramowanie, widzę, że mamy jak najbardziej start update. Dobrze, mamy już w tej chwili zaktualizowany DJI Air Unit. Dopiąłem też braces, czyli klamry, te wzmocnienia. Mamy włączone gogle DJI, mamy włączoną aparaturę, bo to jest DJI P&P. Będziemy ją konfigurować, ale przede wszystkim trzeba wszystkie urządzenia ze sobą sparować i to jest najważniejsze na tym etapie. To, co zrobimy sobie teraz, to znajdę przycisk bindowania. On jest tu. Zbindujemy z goglami, połączymy, zlinkujemy z goglami. I zlinkujemy z aparaturą też. Teraz musiałem przełączyć jeszcze z awaty te gogle na DJI Air Unit O3. Musimy włączyć je ponownie i dopiero zlinkować z dronem. I robi się to w ten sposób. Przytrzymuję 4 sekundy w stan bindowania, a następnie tutaj mamy przycisk bindowania na O3 Air Unit. I w tej chwili widać, że tutaj jest zielone. Wszystko gra. Jest połączony. Zobaczymy sobie, czy w kamerce widać. Widać, obraz jest i pełna telemetria. Pięknie jest to pokazane. Słuchajcie, bardzo ważna sprawa, a mianowicie konfiguracja w Betaflight. Tutaj będziemy konfigurować, co ciekawe, to jest
to radio, DJI, remote controller, FPV, V2. Fantastyczne radio, które daje nam duże możliwości, oprócz oczywiście drążków, ale o tym można powiedzieć też w osobnym materiale. Natomiast to, co chciałem zrobić tutaj, to pokazać Wam, jak jest fabrycznie skonfigurowany ten dron i to, co mu tutaj zrobimy. Tutaj są porty. Tu jest konfiguracja. Czy ja tutaj coś zmieniałem? Niewiele. Oczywiście OSD muszę sobie dopasować, ale to w swoim czasie. Na razie nie będziemy tutaj nic zmieniać. Tak wygląda konfiguracja fabryczna. Zasilanie, akumulatory są. FailSafe też mamy. Jakby ktoś składał go samodzielnie. Tak to wygląda. Jest też całkiem sporo presetów. Natomiast to, co nas interesuje najbardziej, to jest odbiornik. Ja mam skonfigurowany już odbiornik tutaj DJI. I teraz zobaczmy sobie, jak to działa. Jak widać, mamy tutaj throttle, przepustnicę, góra, dół, yaw, oczywiście na boki. Mamy pitch, prawym drążkiem góra i roll, prawym drążkiem na boki. Spróbujmy go troszkę wyprostować, tego drona, tak jak teraz. Więc na pewno na AUX 4 chciałbym mieć arm i disarm, nie? To jest to, więc przejdźmy do trybów i na AUX 4 chciałbym mieć to tutaj. Na razie zostawmy sobie może trójkę, bo to jest GPS Rescue, ale na pewno chciałbym mieć to zrobione w ten sposób, żeby tu mieć włączanie i wyłączanie, uzbrajanie drona. Start, stop. Dobra, to jest to. Teraz tak, tryby. Na pewno chciałbym mieć tu. To jest AUX 1. Czyli w tryby AUX 1. Angle. Dodaj zakres. Ten. A tu chciałbym mieć akro. Tak jak teraz. Bardzo dobrze. Natomiast tu jeszcze widzę, że mam przy AUX 1 beeper. Ja nie chcę mieć beepera tu. Czyli C1 damy sobie jako beeper. AUX 5. Beeper. AUX 5. Tak jak teraz. Zapisz. No to dobra. No wygląda na to, że byłoby wszystko ok. Popatrzmy jeszcze na silniczki. Jak one tutaj pracują. Wszystkie kręcą się ładnie. Na zewnątrz się kręcą. No to można by nim już zrobić pierwszy lot de facto. To, co mi się w nim najbardziej podoba, że jest leciutki i cichy. Można latać blisko ludzi. Tutaj siedzą wędkarze, oni niewiele go słyszą. On naprawdę w powietrzu ten dron jest taki bardzo smooth, taki delikatny, bo jest leciutki, przecina powietrze kapitalnie. Druga rzecz, która mi się podoba, że ma GPS i ma buzzer faktycznie, czyli ryzyko zagubienia tego drona jest niewielkie. O3 Air Unit ma też filtry, więc nie potrzebuję żadnej dodatkowej kamery. I też mogę latać na pakietach od 450, i to wcale nie tak krótko, bo około 4 minut. On w tym momencie jest bardzo lekki w takiej wersji. Do pakietów nawet 1050 latałem i wtedy przekroczyłem 10 minut lotu dzisiaj rano, także konkretny wynik. W zależności od tego, jak lecimy, czy mocno, freestyle'owo, czy raczej cruising, ale to jest dron raczej pod cruising, to wiadomo, że mamy w tym momencie inne czasy lotu. Ja bym powiedział, że średnio na takim pakiecie jak 650 mAh spokojnie on poleci nam 5 minut. Na tym malutkim 450 około 4 minut i 10 minut ponad na 1050, więc to są moje trzy pakiety, które próbowałem, ale przydałoby się jeszcze 850 mAh, żebyśmy mieli jasność,
jak to wygląda. Drugi lot za mną, bardzo zwrotny jest, fajne dwułopatowe śmigła. One inaczej zbierają, nie ma na pewno takiej siły jak freestyle, jak pięciocalowe drony, ale za to bardzo łagodnie i cicho pracuje przede wszystkim. I druga rzecz, która jest bardzo ważna, to jego nie słychać, ale też ma ładny zasięg i płynnie sobie pracuje. Oczywiście nie ciągnie tak ładnie z dive'u jak trzyłopatowe jednostki. To są też małe silniki 1404, ale i tak sobie całkiem fajnie radzi i ciekawie się lata. Bardzo ciekawe doświadczenie, jeżeli chodzi o Flywood. To jest moja pierwsza jednostka. Mamy tutaj cały DJI unit. Latam nim też na radio DJI FPV. Wczoraj go skonfigurowałem. Fajnie się lata na tym nawet. Całkiem inne doświadczenie, ale zasięg jest bardzo dobry. 850 metrów i nie traci w ogóle sygnału. Teraz starałem się rozwinąć maksymalną prędkość. Oczywiście tutaj nie mam takich dobrych warunków, jakbym chciał. Ale osiągnąłem 75 km na godzinę, więc to nie jest demon prędkości i powiedzmy sobie szczerze, to nie jest dron wyścigowy, ale to jest bardziej dron do eksploracji terenu, tak jak się nazywa zresztą Explorer Long Range. Natomiast jeżeli chodzi o czas lotu, to jest nowy pakiet 650 mAh, spokojnie 7,5 minuty. Mógłbym dłużej, tylko trochę szalałem, między innymi z tym testem prędkości, ale myślę, że spokojnie dałoby radę około 8 minut nawet pociągnąć na 650, ze względu na to, że to jest po prostu mała masa. On też bardzo ładnie się trzyma w powietrzu i też jest taki smukły, on lata sobie bardzo delikatnie. Tutaj widać, że on nie traci energii niepotrzebnie, jest to bardzo efektywny lot i świetnie się sprawuje. To jest wydruk 3D, który trzyma nam bazer. Ja go odkręciłem już dwa razy, żeby zobaczyć, w którym miejscu. Mamy tutaj dwa przyciski, ten dolny i ten górny. I trzeba przycisnąć ten górny, żeby wyłączyć bazer. Jest to irytujące na początku, szczególnie jak ktoś nie korzystał z tego typu bazera. A ja nie korzystałem. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam jeszcze parę filmów, jeżeli chodzi o Explorera. Między innymi analizuję, jak długo lata na poszczególnych pakietach LiPo. Zachęcam Was bardzo serdecznie. Chciałem też Was zachęcić do materiału, który opracowałem wspólnie z Lexi Jansson, a mianowicie Raz, Dwa, Trzy FPV. Jest to pięcioetapowy program wprowadzający do świata FPV. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym. Cześć! Thank you.